Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, kolejna bitwa z serwera testowego. Tym razem jedziemy typem 64, czyli chińskim odpowiednikiem Hellcata, jak go niektórzy nazywają. To jest po prostu taki jakby Hellcat ze stokowym działem. Tylko że akurat w tym przypadku jest to oczywiście czołg lekki, czyli jego zadanie są troszeczkę inne. Wyrzuciło na mapie kopalnię i słuchajcie, tutaj najciekawszą pozycją i najciekawszą w ogóle taktyką jest po prostu dostanie się właśnie na górkę. Co tutaj chcemy robić, ale właśnie amatorów tego miejsca jest więcej, jak widzicie. No udało się tego jednego rozwalić. Tu jest podstawowa sprawa po prostu, żeby rozwalić tych, którzy wjeżdżają. Ponieważ ciężkie czołgi jeszcze nie zdążą zazwyczaj nadjechać. Ten czołg lekki jest naprawdę, naprawdę bardzo szybki. Wydaje mi się, że do spotowania będzie się idealnie nadawał. Ciekawe tylko, jaka jego cena będzie po przecenach, ponieważ ja po prostu chyba odzwyczaiłem się już od kupowania czołgów w normalnych cenach. No i jeżeli ktoś chciałby sobie szkolić załogę, a pamiętajmy, że mamy niesamowite czołgi WZ w drzewku chińskim, więc no praktycznie nie mamy wyjścia. Trzeba kupić właśnie ten czołg. Zwróćcie uwagę, że tutaj niefrasobliwie dosyć, chciałem go zdetrakować, ale się nie udało, ruszył się. Dosyć niefrasobliwie wyjeżdżają te premiumy. Zresztą bitwa, może jeszcze dzisiaj będzie właśnie premiumem tym radzieckim. Zobaczymy. No i tutaj jest naprawdę niezła, niezła pozycja. Ja walę zwykłymi pestkami, zdecydowałem po prostu, że naprawdę tylko w jakichś podbramkowych sytuacjach będę na tym testowym używał złotych pestek, jeżeli chodzi oczywiście o czołgi premium, bo zwykłymi to tam, jeżeli wszyscy walą, to też mogę spokojnie używać. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę, ten wrak bardzo fajnie tutaj zrobił, ponieważ ja mogę się schować od razu. Natomiast taka mała dygresja, otóż atakują tu także czołgi te niemieckie premium, no nie jest to zbyt dobre. One są oczywiście bardzo szybkie, natomiast to nie jest pozycja dobra dla właśnie tego premiuma. Ponieważ tutaj trzeba się wychylać. Ja jako, że mam wieżę, mogę to robić, natomiast ten tutaj, no zwróćcie uwagę, on może wychylić, oddać strzał i już musi się chować. Bardzo niewygodne to jest granie. Dużo lepszą robotę by zrobił, podejrzewam, jadąc w inne miejsce. No ale w takim przypadku bardzo możliwe, że tutaj przegralibyśmy tą bitwę. Niestety detrakowanie takim działkiem KW-3 to nie jest aż taka oczywista sprawa. On tutaj usiłuje za wszelką cenę coś zrobić. Udało się, ktoś go zdetrakował, ale to chyba nie ja. Ja tylko mu poprawiłem. Na szczęście ten pocisk przeleciał obok mnie. No i główna siła ich została zniszczona. A ja teraz po prostu poluję na tego. Niestety z boku wieży nie udało się przebić. Chyba za bardzo z przodu trafiłem. Właściwie ma 1% i powinienem na niego wyjechać, ale trochę się bałem właśnie, gdzie są te dodatkowe teki. Chyba jeden jeszcze nie jest wyświecony. No ale 1% to jest zawsze łakomy kąsek. Ponieważ frak oczywiście się liczy. No i tutaj został zniszczony. Ja teraz zdecydowałem się na wyjechanie, aczkolwiek zwróćcie uwagę, że chwileczkę jeszcze poczekałem, to jest bardzo dobrze, o właśnie. I tamten byłby bardzo niebezpieczny, gdyby się tam znalazł, powiedzmy, nie wiem, minutę wcześniej, to już naprawdę nie mógłbym się tak pokazywać. No ale liczę na to, że szybkość ocali mnie tutaj, bo Su-122 oczywiście na strzał może mnie wziąć. Teraz przeskakuje. Udaje się o dziwo. Niestety nie przewidziałem tego, że ich, właśnie ten drugi tedek, zobaczcie, w tą stronę się tutaj odwrócił i już usiłuje mnie rozwalić. Postanowiłem strzelać w biegu, w ogóle się nie zatrzymywać i tym cudownym sposobem udało się w ten sposób strzelić i go zabić. Ale niestety tutaj już czekał na mnie ten Su. No i rozwalenie. W każdym razie bitwa dosyć ciekawa, przede wszystkim trochę się działo. Teraz macie okazję zobaczyć, czego tam dokonałem.
Takie obrażenia oczywiście nie zdarzą się aż tak często. Tutaj losowanie było niezwykle łaskawe. No ale ten czołg nie jest w sumie do robienia obrażeń, tylko do spotowania, prawda? Nie wyszło to chyba aż tak najgorzej. Czołg jest dosyć przyjemny w grze, jeżeli oczywiście dobrze go wylosuje. No i to tyle w tej bitwie. Żegnam się z wami, moi drodzy, i do usłyszenia.